Dzisiaj zapraszam na odcinek inny niż wcześniejsze, dlatego że ten odcinek będzie rozmową. Rozmową z moim gościem, z Ulą. Ula, chciałem z Tobą bardzo porozmawiać ze względu na takie połączenie, które pojawiło się w mojej głowie między tym, co czytam w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, gdzie Paweł pisze: dlatego nie upadamy na duchu, a tym, czym się zawodowo zajmujesz. Czy mogłabyś krótko o tym opowiedzieć? Ja zajmuję się zawodowo psychoterapią, czyli spotykam się z ludźmi w ich konkretnym problemie, w konkretnej sytuacji życiowej, z tematem, który jest dla nich ważny. Mhm. Czy możesz powiedzieć, że ci ludzie, właśnie tak jak to powiedział apostoł Paweł, napisał apostoł Paweł, w pewnym sensie upadają na duchu? Myślę, że tak. Mhm. Że ten upadek na duchu to ten moment, w którym odczuwamy rezygnację, w którym jest nam trudno. To ten czas, w którym potrzebujemy pomocy, czujemy się często bardzo samotni. Jakie narzędzia do pracy proponujesz Twoim pacjentom? W psychoterapii to, co możemy zaproponować, to po pierwsze relacja, która nawiązuje się między pacjentem, klientem a psychoterapeutą. To też praca na jego zasobach, na jego umiejętnościach, na jego możliwościach. I myślę, że też to, co jest takim trzonem psychoterapii, to praca na wglądzie, czyli przyglądaniu się właśnie temu wnętrzu, które cierpi, które przeżywa, które jest często takie niezrozumiałe dla tego, który się z tym boryka. Spotkałem się z takim przekonaniem u kilku osób wierzących, że nie powinni korzystać z pomocy psychoterapeuty, raczej powinni kierować się ze swoimi problemami bezpośrednio do Boga. Powiedz, czy gdyby osoba wierząca przyszła do Ciebie jako psychoterapeuty i powiedziała o swojej wierze, Ty byś tę wiarę zanegowała jako coś, co nie istnieje? Czy zareagowałabyś w jakiś inny sposób? To, co wnosi pacjent, jest tym, w czym ja chcę mu towarzyszyć. I jeżeli dla niego relacja z Panem Bogiem jest tym, co jakoś go prowadzi, kieruje jego emocjami, to uważam, że jest to coś bardzo ważnego. I będziemy wtedy rozmawiać o Panu Bogu. I będziemy go też tutaj jakoś wnosić na sesję, jako ważny temat. Bo ta relacja z Panem Bogiem to jest też relacja z Ojcem. A relacja z Ojcem jest niezwykle ważnym tematem w terapii. W ogóle jest takim obiektem rodzicielskim. Ja myślę, że ten temat związany z wiarą i z Panem Bogiem w psychoterapii jest naprawdę częstym zjawiskiem. Myślę, że to jest ważne, żeby podkreślić, że psychoterapeuta nie będzie próbował nawrócić na ateizm albo na jakikolwiek inny światopogląd chrześcijanina, który przychodzi. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tego zdania z listu do Koryntian, od którego wyszliśmy. Dlatego nie upadamy na duchu. Jesteś psychoterapeutą, ale pewnie też zdarzają ci się momenty, w których na duchu upadasz, przeżywasz jakieś konflikty, problemy, kryzysy. Powiedz, co robisz w takich momentach, kiedy zdarza ci się taki upadek na duchu? Właśnie często ludziom się wydaje, że psychoterapeuta no raczej nie ma problemów, nie? Że wie, co zrobić, żeby uniknąć kryzysu, że radzi sobie ze stresem, że ma poukładane życie, że nawet jeżeli pojawia się coś w jego życiu trudnego, to
to potrafi sobie z tym poradzić. Ja tak to rozumiem, że nawet psychoterapia ma swój koniec. Mhm. Jest taki moment, w którym może jej możliwości są jakoś nawet wyczerpane. I w tym momencie, w którym kończy się i psychoterapia, myślę, że też jakiś rodzaj religijności, to jest to miejsce, w którym spotykasz się z łaską, z Bożą łaską. I myślę, że doświadczenie właśnie tej łaski jest dla mnie najbardziej uwalniające, wyciągające z tego, co trudne, bo myślę, że to, co najbardziej szkodzi człowiekowi, to takie poczucie winy, z którego nie widać wyjścia. A ja myślę, że właśnie w relacji z Panem Bogiem doświadczam tego, że bez względu na to, jak wyglądają okoliczności mojego życia, to On jest wierny, jest wszechmogący, myśli o mnie dobrze i mam myśli o pokoju. W jaki sposób Twój światopogląd, Twoja wiara pomaga Ci w codziennym życiu? Ja myślę, że że jest nieodzowną częścią mojego życia. Wydaje mi się też, że jest to chyba największy zasób, który posiadam. I jest on o wiele większy niż moje zdolności, niż mój intelekt, moja wiedza, czy moje zdolności, nawet takie zawodowe. Czy zgodziłabyś się z takim twierdzeniem, że czasami szewc musi pochodzić bez butów, żeby doświadczyć czegoś, czego normalnie w butach by nie doświadczył? Myślę, że nie musi, bo myślę, że nie do tego jesteśmy powołani, żeby upadać, ale wydaje mi się, że szewc nie będzie rozumiał, dlaczego wykonuje te buty i właściwie jak bardzo potrzebne one są, jeżeli nie doświadczy ich braku. I z własnego doświadczenia wiem, że przeżycie różnych trudnych sytuacji w moim życiu sprawiło, że jest mi bliżej do moich pacjentów, że jestem bardziej cierpliwa. Myślę, że jestem też bardziej milcząca. A to milczenie raczej wynika z tego, że ja wiem, jak bardzo potrzebujemy być wysłuchani. Czego w kontekście tego upadania na duchu, czy nie upadania na duchu, i w kontekście swojej pracy życzyłabyś innym ludziom? Żeby korzystali z narzędzi, które są im dane. Jednym z tych narzędzi jest też możliwość pracy takiej psychoterapeutycznej. Że to, że przeżywamy różne trudne rzeczy w naszym życiu, myślę, jest czymś, czego nie powinniśmy się wstydzić. Bez względu na to, jak mocno powierzamy swoje życie Panu Bogu, to, że na tej drodze się boimy, na to, że cierpimy na depresję, to, że nie układa się w naszych relacjach, to nie jest coś, co powinno odbierać nam możliwość naprawiania tego, leczenia. Bo wiesz, w życiu nie chodzi tylko o to, żeby zmienić zachowanie. Bo myślę, że gdzieś jest takie przekonanie w społecznościach chrześcijańskich, że jeżeli przestaniesz robić to, co robisz, co jest złe, to już będzie dobrze.
I wydaje mi się, że rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby przestać robić to, co się Bogu nie podoba. Ale jeżeli nie przyjrzymy się temu, jakie myśli powodują, że tak, a nie inaczej się zachowujemy, to nadal będziemy myśleli w sposób jakoś toksyczny, jakoś zaburzający relacje. Nadal będziemy się borykać z chociażby poczuciem winy, które myślę jest takim największym zniewoleniem, jakiego człowiek doświadcza. Nawet przypomniał mi się teraz psalm, jest napisane: Boże, zbadałeś mnie i znasz, Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. To jest po prostu informacja o tym, że Bóg ma wgląd, idealny wgląd we mnie. Dlatego może być blisko mnie. Ten problem się pojawia, kiedy ludzie nie mają tego wglądu w siebie. No. Dzięki piękne za rozmowę. Była dla mnie bardzo cenna sama w sobie. Też dziękuję. Wszystkiego dobrego.